Witamy o poranku. Straszny, po strasznej nocy. Tak wygląda okolica. Wczoraj nie ma okazji. Jak w górach. Kiszka. Tam jest główna droga. Tam dojdziemy do Dracula Castle. Najpierw trzeba trochę oczekiwać, trochę się oczekiwać. Tak wygląda z zewnątrz. Wzięliśmy kolejną noc. Bo jeszcze dochodzimy do siebie, tak żeby zobaczyć okolice i teraz alpinie. Jutro po poczęciu możemy ruszać dalej. Breakfast, do you want tea? Tea, maybe, okay. But don't forget, I see. I tak na dzień dobry śniadanko. Idziemy sprawdzić, co u Andrzeja. Pewnie jeszcze śpi. Po wczorajszej bardzo ciężkiej nocy. Tutaj się jeszcze prezentuje okolica. Wybiją się. Nasi nowi znajomi z Bukaresztu jeszcze śpią. O, tu jest i kokon. Kokon, kurwa, sleep. Synek, czy to będzie spać? Czy jest gorsze? Roboty budowlane. Mały spacer po okolicy. Dojechaliśmy tu na oparach. Wczoraj w nocy zaliczyliśmy stację benzynową. Zatankowaliśmy prawie 40 litrów na 42 litry baków. Jedyna stacja w pobliżu. $5.92 leje. Za litr 9.5. Normalna cena, jak żeśmy widzieli na stacjach, 5.62. Ceny fajne. To też wychodzi około 5 zł, może ciut poniżej. Nowi znajomi na Poznaniu wczoraj z Bukaresztu. Już na dzisiaj zapraszają nas na imprezy.
Ale dzisiaj zostajemy tutaj. Trzeba dojść do siebie. Wczorajszym. I odwiedzić okolice. Wygląda dookoła. Wieża. Dzieciaków. Tablica informacyjna. Jest i miejscowy urząd pocztowy. A na miejscowym urzędzie oczywiście. W takim czasie muszę wytłumaczyć, że to jest konik. Jest sklepik. Jeden 7 km do zamku Wlada Palownika. Robimy sobie spacer. Tak się nazywa miejscowość. Idziemy sobie z kazerkiem. Tam, kija. To jest i zamek Wlada Palownika. A to jest jego. A na dole pole namiotowe. Już po małym spacerku. Piwko lokalne. Wczorajsza rakija miała lekko negatywne na wyszukiwanek. Ale jest dobrze. No i jest ostro, tak jak myśleliśmy, obiadowo. Misio! Misio! Zdrowia! Until the bottle, And Vlad, Polans, Vlad Rakul and Vlad and Palownik. Czternasta 42 czasu lokalnego, czyli 13:42 w Polsce. Robimy sobie obiadek przy rakii. Czas się zjeść normalnego. Może siedzieć na wódzie.
Jest zupka. Jest ciepło. Woda się gotuje. Pewnie za chwilę zalewam zupkę. Tu jeszcze taka mała ciekawostka o miejscu, w którym jesteśmy. Naprawdę jest domowa atmosfera. Bardzo, bardzo polecam to miejsce. Moje piwko posprzątane. Kielony jeszcze nalane. Butelka po wodzie mineralnej, a w środku rakija. Piwko jest. Jest impreza. Wszystko jest do ogarnięcia, do zrozumienia. Jeżeli mielibyśmy tripa na plecaki, bez auta, ale z miejscowymi w Rumunii, od rana. Tak właśnie witają nas miejscowi w Rumunii. Jesteśmy na Transalpina. Na górze jest Transalpina. Jest godzina 15 może. Andrzej już śpi. Przygotowuje obiadek dla mnie, dla właściciela tego przybytku. Jest prywata. Jest jak w domu. Bardzo polecam ten pensjonat. Gdyby ktoś z was trafił na Transalpinę i szukał noclegu, jak najbardziej to miejsce. Jest naprawdę domowe. Lokalne piwko do obiadu. To jest woda mineralna. Tak wygląda. A tak wygląda rakija i w środku. Wczoraj to już był horror. Dzisiaj pobudka z bólem głowy. Wódka popijana piwem i po śniadaniu, które zrobił nam właściciel, ogień od nowa. Prawo drogowe w Rumunii jest tak samo restrykcyjne jak w Polsce. Także tu nie ma co wdawać się po kielichu, a więc przedłużamy nasz pobyt do jutra. Nie idziemy zwiedzać Dracula Castle, bo jest zamknięte. Natrafiliśmy na Polaków po drodze. Ruiny zamku są zamknięte. Z tego co dowiedzieliśmy się od miejscowych, jutro ruszamy do Targowiste. Potem do Bukaresztu. Będziemy szukać jakiegoś noclegu. Chcieliśmy jechać do Konstancji, ale miejscowi odradzają, Rumunii odradzają ze względu na ceny, typowo turystyczne miejsce. To jest po prostu po drodze na Mołdawię,
chcemy jechać na Mołdawię i do Naddniestrza. Cena piwa 2,5 litra 8 zł 4%. Przyjmuje się. Wódka domowa bezcenna. Jest git. W Rumunii nie zginiecie. Właśnie przyjechał stolek. Do zupy jest jajko, pomidorki, serek miejscowy. To i woda już jest. Można zalewać. Jest ich obiad. I tak wygląda na dzień dzisiejszy. And this is real Vlad Dracula. Vlad Dracula. But now, retired. Yes. I'm. Oh. Yeah. Okay, you film this. You don't go strong, basically. No. Oh, I need blood. Yes, it's blood. It's blood. Blood soup. It's blood from my brother or from my... brother is dead. No. Oh, very good. Dobra fabryczka. Very good. It's not just good. Po takiej obiedzie full. Jak pamiętacie z filmu z Tajlandii, miałem koszulkę I from Poland. Don't panic. Została w australijskiej restauracji na pamiątkę. Tu już właściciel domaga się mojej koszulki Polska. No chyba nie dojedzie do Naddniestrza. No i właśnie dostałem miejscową potrawę. Serek z pomidorkami. Od Konstantina, właściciela tego zajazdu. Miejscowa potrawka. To jest pomidorek. I ser kozi. Wieczór, a znowu zaczynamy. Jest. Ciao, my friend. Ciao. From you. Dedication from from the mountain. Yeah. Jest posiedź chica. Ciao, towarzysz. Dziękuję. Sunt separate, e fără condimente, că nu mănâncă șorme. Ah, am înțeles. Așa le și când le iau. Și când le iau, le iau separat. Am înțeles. Da, da.
mulțumesc. Am înțeles, doamne, nicio problemă. Nicio problemă, o dă pe asta la o parte. Așa. Nu, lăsați-o. Așa și a zis că... Da. Hai să terminăm cu pulsul, să punem pulsul separat, să știm de ea. Da, da. Păi e și carne și... Ciocanele, acolo trei... Deci, partea asta de fiptură o pun separat și o scun separat. Da, exact. Așa. Da. Ia să știm de ele. Să mai bun. Deja are cu sudură. Mă, deci, dar să-mi fac numai scheletul să-l văd făcut. Am aparat de sudură, nu s-a făcut, de meseriași. Nu mai se poate, nu mai are nicio valoare. Au ieșit niște jucării. Bă, trebuie să punem pe aia. This is yours, right? No? Okay. Ați uscat? Da. Trebuie să plecăm mai de dimineață, mamă? Bună, odiniți-vă și... Mai de dimineață. Ce Dumnezeu. Să vedem dacă putem să urcăm acolo, dacă plouă. I love you. Sister.